Na karuzeli czego będziemy szukać? Zastanówmy się. Lucjan nie jest zły. Z pancerzem. Kurczę, jakbym wiedział, że nikt nie weźmie tego Blitzcranka, to bym wziął Blitzcranka z mieczem. Miecz jest na tyle fajny, że w tej chwili można z niego zrobić Guardian Angela, który jest top tierowym itemem. Można zrobić także Hexagon Blade'a, który jest naprawdę top tierowym itemem dla takich bohaterów jak na przykład Swain, Evelyn, Shyvana na przykład. Potem mamy jeszcze możliwość zrobienia Bloodthirstera, czyli top tierowego itemu dla hard carry jak na przykład Ravena. Wzięliśmy Luciana, który ma armor, czyli tak naprawdę połówkę Guardian Angela, którego już wspomniałem, że jest top tierowym itemem. Ale oprócz tego także jest ta połówką Red Buffa, który jest bardzo grywalny. Mimo, że już nie wyłącza totalnie leczenia, ale sprawia, że przeciwnik nie może się leczyć w 80%. Czyli ciągle grywalne. Dostaliśmy za to Negatron Cloaka z pierwszego wave'u, który jest też mega grywalny. Na całe szczęście, bo Dragon Claw, czyli dwa razy Negatron Cloak, jest w tej chwili mega w cenie. Prawie wszyscy grają na Magic Resist, z tego, że Evelyn jest jednym z najlepszych bohaterów w grze obecnie, a także ogólnie dużo bohaterów zadaje po prostu magiczne obrażenia, więc Magic Resist jest mega w cenie. A za to, że Smoki także grają z tego powodu, bo mają wbudowane po prostu Negatron Cloaki, jeśli masz dwa Smoki lub trzy, no to tym bardziej widzicie, dlaczego to jest takie dobre. Zobaczmy, co innego tutaj urodzimy. Co tym razem? Tym razem $1. Zróżniamy sobie Nidalkę. Tristana i Graysa naprawdę nie lubię. Jakoś nie przekonują ci bohaterowie. O, ciekawe. Drugi Lucian. I druga Vayne. I druga Nidalka. I teraz tu jest dobre pytanie. W takiej sytuacji przestawię sobie Kasadina z pola na ławkę, z tego, że zobaczymy, co wypadnie z tych minionów. Jeśli wypadnie złoto, no to nie ma problemu, kupujemy sobie drugą Nidalkę i pewnie jeszcze Pajka. Nie, dostaniemy dwa golden, to możemy kupić sobie Nidalkę i na przykład Gravesa, albo kupić Nidalkę, sprzedać Kasadina i kupić Pajka. To też jest niegłupie. Ale generalnie, gdybym zostawił Kasadina na polu, to wtedy bym nie mógł kupić tej Nidalki, jeśli nie dostanę złota. A jeśli dostanę na przykład teraz itemy, to mogę sprzedać Kasadina. O, dokładnie, sprzedać Kasadina. I mieć ciągle Nidali. Dwie Nidali, dwa razy Vayne, dwa razy Lucian. A tak bym był z jedną Nidalką, z jednym Kasadinem. No, ale zobaczcie, niestety nie dopisało nam szczęście, żeby dostać jedną z tych... trzecią postać do jednej z tych trzech par. Dostaliśmy tak naprawdę kolejne dwie pary. Znaczy jedną parę. Jest to podwójna Rek'Sai. Jest jeszcze do tego Blitzcrank. I w ogóle byłby Kasadin. Ja znaczy bardzo możliwe, że to jest ten sam Kasadin, którego ja sprzedałem. Haha! No nic, kupimy sobie te dwie Rek'Sai, bo to jest naprawdę fajny interes. Zostawimy sobie tych dwóch panów. Nie chcę robić kombinacji z Negatron Cloakiem ani z Tear of the Goddess. Tak samo nie chcę je wkładać na Lucianów, z racji tego, że gdybym dostał... Oj, ale zrobiłem błąd w pozycjonowaniu tutaj. A gdybym dostał teraz trzeciego Luciana, aby miał dwa pojedyncze itemy, to by się połączyli, no i niestety byśmy stracili na przykład ten armor. To jest bardzo duży minus w tym momencie. A zostawię jeszcze te Nidalki, zostawię jeszcze te Vayne, z racji tego, że mógłbym któryś z nich sprzedać, żeby kupić Blitzcranka, na przykład mieć bonus Brawlerów. Ale Blitzcrank na brązie nie zadaje praktycznie w ogóle damage'u z swoim ultimate'em, więc nic nam to nie daje. A oprócz tego, właśnie teraz będziemy mogli sobie zrobić Nobla. Bo mamy trzy postacie znowu, więc mamy tego buffa, to chociaż coś. Jest Blitzcrank. Jest Kasadin, jest Kha'Zix. Jesteśmy na lose streaku. Znaczy, przegraliśmy jedną walkę. Ale przez to, że przegraliśmy jedną walkę, też mi jakoś super bardzo nie zależy, żeby wygrywać kolejną. Więc nie będę w tej chwili wydawał kasy na to, żeby zrobić level up. W następnej rundzie i tak będziemy mieli level up. A dzięki temu będę miał więcej postaci na ławce i będą większe szanse, że wreszcie będę mógł coś zaupgrade'ować do srebrnego poziomu. Lucian trafia na Noble Buffa. Bardzo dobrze, z tego, że ma już item, no jest najpotężniejszą postacią z mojej trójki. Więc może się okazać, że zaraz tutaj jeszcze tą walkę może wygramy. Chociaż będzie ciężko. Kha'Zix na szczęście użył już swojego ultimate'a, więc nie zada 400 damage'u magicznego w mojego Luciana, bo został sam. Co prawda z 70% magic resista to też by tyle damage'u nie było. No i wygraliśmy. Dlatego, że udało nam się trafić tego buffa na Lucianie. Jest... Aha, no tak. Wszystko jest po dwa. No i tu się rodzi problem.
Znaczy, dobra, i tak wstawiamy sobie jeszcze drugiego Lucjana. Bo Lucjan jest najpotężniejszym z bohaterów, których tu mamy. Kupimy tą drugą Fiorę, więc mamy dwie Fiory, dwie Vayne, dwa Lucjany, dwie Nidalki, dwa Rek'Sai. No i tutaj już troszkę gorzej wygląda. Ale tak sobie myślę, że sprzedamy Kha'Zix'a, kupimy sobie Jace'a. Dlatego, że Jace, jeśli by się go udało zupgrade'ować na srebrny poziom, to jest naprawdę dosyć dużym koksem do mid-game'u. Więc by się przydało. To znowu hajrowaliśmy tego jednego Lucjana, ale niestety ten przeciwnik ma już naprawdę potężne bohaterów. I tu może być naprawdę duży problem. Chociaż jednego pokonaliśmy, no ale niestety srebrny Zed to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Może trzeba było tego Kha'Zix'a zostawić z tego, że mieliśmy trzech Voidów. Więc to też jest jakaś tam opcja. Bierzemy sobie miecz. Z racji tego, że potrzebujemy i tak Guardian Angela. Drugą opcją byłoby wzięcie Match Grazistu, ale nie pomaga on w wygrywaniu meczu, przynajmniej na początku w early game'ie, bo mało kto zadaje damage magiczny. Większość osób zadaje damage autoatakami. Więc tym bardziej dla nas istotne, żeby mieć tego Guardian Angela, niż drugi Negatron Cloak, żeby zrobić sobie Dragon Claw. Dragon Claw będzie bardzo istotny już w mid game'ie i w late game'ie, ale miejmy nadzieję, że do tego czasu znajdziemy sobie jeszcze jednego Cloaka. Trafiliśmy teraz sobie upgrade do Vayne, chociaż jedna rzecz. Tego Pyke'a musimy sprzedać, no bo chcemy zrobić sobie Guardian Angela. Kolejna Vayne, niestety nie Fiora. Moglibyśmy sobie zrobić level up. Albo po prostu przeczekać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że na razie przeczekamy. Co tu mamy? 5 bohaterów. Jest Kennen, który od razu zginie, więc nic na szczęście nam nie zrobił. Ma także Guardian Angela. Morgana na szczęście zaatakowała tylko w jedną postać. Teraz nam się udało Guardian Angel. Niestety mamy buffa na Vayne, znaczy niestety, ona jest srebrna, więc może dużo przetankować. Teraz zginie. O, jednak nie. No i pięknie. Możemy sobie kupić teraz Kha'Zix'a, czyli tak jak wspomniałem, ciągle mamy Voidy. Jakbyśmy zdobyli jeszcze jedną Rek'Sai, to można by nawet by się opłacało grać tymi Voidami. Jasny gwint. Bo nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Zobaczcie, co my mamy. Drugi Kha'Zix, drugi Kassadin. Wszystko jest w parach. Ale absolutnie wszystko. Musimy kupić Kassadina, to na pewno. I teraz nie wiem, czy tę Fiorę sprzedawać, żeby Kha'Zix'a mieć? Chyba tak. Ta Nidalka... No nie, wiecie co, sprzedamy tą Nidalkę. Sprzedamy Nidalkę, bo jeśli nam się nie uda tych Voidów uzbierać, to zawsze są jeszcze jest ta możliwość z Noblami, więc to będzie dla nas ciekawsze. Tu niestety dostaniemy Oster Bęcki. Chociaż jeszcze, żebyś zabił ten Aatrox, tak się uleczył. No niestety. Tu dostaniemy bardzo dużo ilość obrażeń. Ciężko to wygląda. Mamy 88 HP. No niestety, czasami takie gry są, jak widzicie. Gdzie nie możemy zaupgrade'ować pojedynczej jednostki. Dobra, jest pierwszy upgrade. Haha! I teraz jesteśmy w ogóle w ciekawej sytuacji. Ja nic nie będę tutaj upgrade'ował, jeśli chodzi o jednostki. Myślę, że 4 jednostki, w tym Guardian Angel, powinny sobie poradzić z tym jednym panem. Znaczy z tymi golemami. Ale też z drugiej strony jest to bardzo ciekawy moment, w którym się przekonamy, czy sobie poradzą, czy nie. Ten Tear of the Gods zaraz położymy, z racji tego, że jeśli wypadnie nam miecz, no to zawsze możemy zrobić Shijina. Zobaczymy. A. Okej. Dostaliśmy złoto.
Czy chcemy coś sprzedać, żeby mieć 30 zł? Sprzedamy. Złoto piechotą nie chodzi. Jeden level. Możemy zrobić drugi level. I mamy Wojda i Noble. Czyli coś z tego może wyniknąć. Zrobimy sobie jednego rola. Jest kasarnia na upgrade. Trafiła nam się Ewelina też, z którą poczekamy. I to by było na tyle na razie. Kupimy sobie jeszcze tego Zeta, gdybyśmy chcieli pójść w trzech asasinów zamiast Nobli. Bo jest taka opcja. Przez to, że przeoszczędziliśmy tyle golda, to spokojnie mogliśmy sobie zlevelować o 2 poziomy. Dzięki temu teraz zaczniemy wygrywać, bo wszyscy powinni mieć 5 lub 4 nawet poziom, tak jak ten pan na przykład. I mimo, że nasze jednostki są słabsze, to samą kupą damy radę. Więc teraz też jest istotne, żeby zbudować sobie winstreaka, żebyśmy więcej odzyskali golda. No i bardzo ważne, żeby nie tracić już HP. Co my tu mamy? Nic. Ale absolutnie nic. Możemy ewentualnie sobie zmienić tak, żeby mieć rycerza zamiast tej Fiory, która nie jest za dobra. Jest Atrox, jest Kazyk, są niezmienionego rola. Jajks. Zrobimy jeszcze jednego rola. Okej. No dobrze. Jak się takie rzeczy trafiają, to ja nie będę narzekał. Tu powinien być ułożyć sobie Eve. Dopuszczamy sobie na złotego, na srebrnego Atroxa, Guardian Angel. To jest naprawdę niesamowita rzecz, że coś takiego trafiliśmy. Bardzo rzadko się trafia, żebyśmy mieli na 3-2 zupgrade'owaną srebrną jednostkę. To jest odpłata za te wszystkie pary, które dostawaliśmy, nie dostawaliśmy żadnego tripla, więc teraz jak ktoś nam dał tripla, to dało nam Atroxa, więc jest to duży upgrade. Guardian Angel na Atroxie w tym momencie zapewnia, że będzie on zadawał obrażenia swoim ultimate'em, który zadaje ogromne obrażenia. Ogromne obrażenia. Dobra, no i teraz wychodzi na to. Że sprzedamy sobie asasynów, bo nie będziemy nimi grali. Tu sobie też tego pana sprzedamy. Raczej w Nobli nie będziemy iść. Sobie odzyskamy troszkę golda. Guardiana i tak kupimy. Damy sobie jeszcze demony. Dlatego, że no jednak sporo one dostają many. Mimo, że mamy tylko 2 demony, to jest 15 many za każdy atak. Przepraszam, 40% szansy, żeby dostać 15 many. To jest naprawdę sporo. To jest, można sobie pomyśleć w ten sposób, że tak naprawdę srebrna Morgana przy okazji, też ciekawe, ale jak widzicie dostała za 500 i spadła. Co ja chciałem powiedzieć, że pomyślcie sobie tak, w przypadku Atroxa, który ma 75 many, tak, i bierzemy na niego sobie Spear of the Shogun, czyli przedmiot, który dodaje ci po pierwszym ulcie 10% many z każdym atakiem. Czyli 10% many z Atroxa to jest 7,5 many z każdym atakiem. Czyli 2 ataki dają 15 many. W przypadku demona w 2 atakach masz 60% szansy, żeby dostać minimum 15 many lub 30 many. Bo każdy atak to 40%, żeby dostać 15 many. No więc jak myślicie, co się bardziej opłaca? No generalnie lepiej mieć synergię demona, a przedmioty jakieś inne. Tyle wam powiem. Tyle wam powiem. Ta Morgana też była dobrym pikiem. Z tego, że była nasza druga Morgana i do tego z przedmiotem z połówką Guardian Angela, które też jest rewelacyjne dla Morgany, z tego, że buduje się po prostu na niej wtedy ten Guardian Angela, wystawia się ten frontline'a i ona, jeśli odpali ultimate'a zanim zginie, to ten w trakcie revive'u na Guardian Angelu, ona cały czas jest cały czas aktywny ten ultimate, więc to jest naprawdę rewelacyjne. Na razie sobie wpuścimy, zrobimy tak. Kupimy sobie tego Volibera, na nim zrobimy combine tych itemów, sprzedamy go sobie i wrzucimy na kogoś, kogo wiem, że będę raczej sprzedawał. Chociaż w sumie... Bo nie wiem w sumie, czy będę... No, może być... To jest ciekawe, wydaje mi się, że tutaj chyba... Nie, no na Eve.
i musi też jakiś defensywny item. Ją będziemy chcieli zaupgrade'ować, więc nic z tego nie zrobimy w tej chwili. Mordekaisera zatrzymamy. Chciałem kupić... No, dobra. Chciałem kupić Jace'a, ale nie wyszło. To jest czwarty demon. Warto pomyśleć nad tym, żeby mieć czwartego demona w tej chwili. Więc wydaje mi się, że tak. Zrobimy w ten sposób. Sprzedamy sobie Knightów, bo w nich nie będziemy szli. Jeśli nam się uda wygrać rundę, to kupimy sobie Blitzcranka. Po wilkach zrobimy level, czyli wydamy 18 golda, a dostaniemy jeszcze w dwie rundy 10 golda minimum, a potem jeszcze dodatkowe 10 golda tak naprawdę prawdopodobnie, więc to nam zejdzie na te levele, jeśli wygramy oczywiście tutaj. Lul. Bo może być ciężko czasami. I ten czwarty demon, wam powiem, że da nam tutaj mega dużo. No i niestety, jak widzicie, chyba przegramy. Bo nie mamy many na to, żeby Atrox wreszcie zaatakował kogoś. No niestety, udało nam się przegrać. Udało nam się przegrać. Sprzedam jedną Fiorę, kupię sobie Blitzcranka. Bo ta Fiora niewiele tutaj zmienia tak naprawdę. A jest Sejuani. No i teraz mamy zagwozdkę. Sejuani też do nas pasuje, generalnie. Sejuani też do nas pasuje. Rozstawimy się na wilki, żeby sobie wpadły tutaj między nas i mogliśmy, żeby Atrox mógł zaatakować. Może nawet więcej wilków niż dwa swoim ultimatem. Ta pani jest ręcz, to sobie ustawimy ją w rogu i zakryjemy ją if. Albo nawet tak. By if została zaatakowana tylko przez jednego wilka, o ile się nie mylę. W takim ustawieniu tak będzie to działać, chyba że ten drugi zaatakuje stąd. Ale nikt jej nie atakuje. To jest okej. Okay. Atrox zaatakował trzy wilki. A, i my sobie sprzedamy Blitzcranka i sprzedamy sobie... Nie, co nie sprzedamy. Sprzedamy tylko Blitzcranka, żeby zarobić te dodatkowe dwa golda. No, Sejuani trochę mnie korciło, ale kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że Zielona chyba będzie jednak ciekawsza do tej kompozycji. A trafiliśmy sobie teraz spoko rzeczy. Zrobimy level up. Zrolujemy i zobaczymy, co dostaniemy. Jest drugi Blitz... Jest, a, przepraszam, pierwszy Blitzcrank. Jest także Braum. Kolejny Braum. A to sprzedamy sobie Fiorę, kupimy tego Brauma, jeszcze jeden reroll. Mamy cztery demony, w ostatniej chwili się udało mi włożyć, jest jeszcze Blitzcrank. No miejmy nadzieję, że wygramy, a tu możemy połączyć itemy. A, czy my chcemy tu połączyć te itemy? To jest dobre pytanie. Potrzebujemy tam bardzo tą if. Ojejku, to... Chciałem powiedzieć, że ta... że ta Elis była zestakowana jak jasny gwint. Dobra, no nic tu nie mamy. Prosimy o jakiś... no jest upgrade na Blitzcranku. Na demona bym naprawdę nie chciał tracić. Dobra, sprzedamy... Sprzedamy naszą legendę. Jest kolejna Eve. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy do redukcję dwóch demonów. Wstawiliśmy sobie Blitzcranka, który zadaje spory damage na początku rundy i połączy w tym momencie Varusa z walki. Więc to jest mega ważne. Oj, niestety. Nasz Atrox się nie popisał tym razem, a w ogóle też źle ustawiliśmy sobie... Zobaczcie, Blitzcrank przeciągnął dwie postacie i żadna z nich nie zginęła, czyli tak naprawdę brakowało fokusu po tym, jak już je przeciągnęliśmy. Nad tym musimy popracować. Znowu bez upgrade'ów. Dobra. Nie dostaliśmy Cho'Gatha, też jest duży, duży problem. Więc trzeba będzie troszkę zmienić plany. Przede wszystkim przedstawiłem sobie tak. Yasuo wejdzie zamiast Leony. Draven wejdzie zamiast Eve. Brakuje nam teraz niestety demona. Ale to jest w miarę okej. Okay. Zrobimy sobie Rageblade'a na Yasuo, bo on ma 1-0 attack speed. W razie czego zawsze można go sprzedać za 5 golda. Sprzedamy sobie Nara, kupimy drugą Leonę. Z
Straciliśmy demona, ale nasz Aatrox i tak będzie zdobywał manę poprzez szybkość ataków z Blade Masterem. Oczywiście nie kalkuluje się to w ten sam sposób, ale zawsze jest to coś. Niestety ten pan ma bardzo potężny build. A jak widać, my nie możemy nic upgrade'ować znowu. Dobra, mamy łezkę jedną. Jest szpatula na czegacie. Oj, niestety wzięte od razu. Niestety. Yasuo też wzięty. Swain z demonem, więc to by było w miarę okej. Niestety. I ta łezka do czego? Do czego nam się przyda ta łezka? Do czego nam się to przyda ta łezka? No kurczę. No nic, no dobra. Robimy Frozen Hearta. Nie możemy, mamy za mało HP, żeby w tej chwili już oszczędzać. Musimy coś zrobić z tą łezką. Nie będziemy czekać na kolejne dwie rundy, żeby dojść do raptorów, bo to może oznaczać, że po prostu już możemy zginąć. Potrzebujemy cokolwiek. Okej, jest upgrade do Eve. To jest bardzo ważne. Sprzedamy sobie tego Kha'Zix'a. Tracimy Voida, ale to jest okej. Jest Braum. I wstawimy sobie Leona jeszcze. Zostawimy Blitzcranka. Z racji tego, że on nam przyciągnie jakiś target do siebie. I zrobimy sobie... Tak. Dobrze, Aatrox, bardzo ładnie. Ten Brandon zadaje duże obrażenia, ale powinniśmy sobie tu poradzić. Bardzo ładnie. 6000 damage'u Aatroxem, 4000 damage'u przez Eve. Jak widzicie, one zadają naprawdę te dwie postacie duże damage'u. Teraz wyobraźcie sobie, że Aatrox jest Blade Master'em, więc ma 50% szans, żeby zaatakować drugi raz i w tym 50% i co drugi atak tak naprawdę, a także 40% szans, żeby dostać dodatkową manę. Więc jest to naprawdę dużo. I ten Aatrox ma też dodatkowo 70 teraz armora, więc jest dosyć dużym rzeźnikiem. A Branda kupimy. I tu niestety nic z tego nie wyniknie. No szkoda. Sprzedamy sobie teraz te postacie, bo jeśli będziemy celować w 4 demony, to będzie to Morgana i Brand. Więc to jest okej. Okay. Tego Yasuo zawsze można sprzedać. Co tu się stało w ogóle? Też ma Blade Mastera. Ale jak widzicie, Braum jest w stanie dużo na klatę przyjąć. Tu niestety przegramy na 100%. Ale no... Braum tutaj uratował dosyć mocno, wam powiem. Dobrze, teraz przeczekamy tą jedną rundę. Jeden już gracz odpadł. Pytanie co zresztą. Tu na Blitzcrankiem na tego pana nie ma sensu w ogóle ustawiać się z lewej strony. To się tak przestawimy. Bardzo potrzebujemy upgrade na Dravena. Bardzo potrzebujemy upgrade na Dravena. Czy powiedziałem już, że bardzo potrzebujemy upgrade na Dravena? Bo bardzo potrzebujemy upgrade na Dravena. Ale dostanie dwóch Dravenów może być ciężkim tematem. Tak naprawdę. Nie wiem, czy łatwiej nie będzie nam dwóch Yasuo zebrać. I co, jeden przedmiot tylko? Oj, i niestety jest to bezużyteczny przedmiot. Teraz żałuję rzeczywiście, że nie zatrzymałem tej łezki, a żebym mógł Eve to dać, no ale niestety nic z tym tematem nie poradzimy. Jest Cho'Gath, ale to już jest na to dawno za późno. A sprzedamy sobie tak. Sprzedamy sobie, dobra, jeden roll. Jest Morgana. No moglibyśmy zamiast Blitzcranka. Mógłby trzeci demon. Ale ten Blitzcrank ma nam w tej chwili myślę, że może bardziej pomóc niż ta Morgana tak naprawdę. A kupimy ją i tak. Sprzedamy tego pana. Więc ją zatrzymamy na następny level i zobaczymy, co z tego wyniknie. Teraz Blitzcrank przyciągnie sobie tego Varusa. On powinien zginąć. Dobrze, pozbyliśmy się jednego pana. I pozbyła się następnego. No niestety. Ale jest okej. Jest okej. Aatrox nie zrobił za dużo w tej walce. Zadał 2500 damage'u. Dobra, może. Może nie za dużo, ale wystarczająco. Tu nic nie ma ciekawego dla nas. Teraz spójrzmy tak.
Ten gracz nie ma żadnych unitów, które my potrzebujemy, czyli jak zginie, nie opłaca się rerolować. Jak ten gracz zginie, ma Leony. Więc to by było bardzo ważne. Tylko zobaczcie, jaką on ma odporność na magię. Zobaczcie, ile on ma odporności na magię. Jak go spotkamy, ktoś inny musi go wyeliminować, nie my. Bo to praktycznie nie ma szans w tej chwili. Nie ma w tej chwili szans. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Draven nam się udało wychwycić Blitzcrankiem. Mega ważne. No nie, Kasadin. No nie giniemy jeszcze, ale wygrać na tego pana będzie ciężko. Jedna runda przed karuzelą. Powiem wam, że ja mam 18 HP, więc czas na zrobienie levelu, bo inaczej po prostu mogę zginąć. Więc stawiamy Morganę i czekamy, bo inaczej się nie da. Przestawimy sobie Brauma jeszcze na front, bo Leona widzę już, że czasami nie wydala. Blitzcrank na lewo. I zobaczymy, co z tego wyniknie. To Morgana jeszcze ewentualnie na front. Przestawić te cztery imperiale. W ogóle ten sam karacz? Nie! A przegraliśmy z nim przed chwilą w Cormotnie, więc jeśli Morgana tutaj nie zmieni jakoś losów bitwy, to będzie ciężko. Bo ten Swain to jest ciężki pan. Jak widzicie. Ale się udało chyba. Albo nie. Udało się. Morgana zmieniła tutaj bitwę całą, z racji tego, że ma dosyć duże CC. Ważne jest, żeby wspomnieć... To CC stanuje, ale oprócz tego przyciąga jeden target do Blitzcranka. To jest mega ważne. Demon czy dodatkowa postać? Zrobimy dodatkową postać. Nie mamy jeszcze nic ciekawego do upgrade'u, ale myślę, że może nam to bardzo pomóc. W przypadku, jeśli dostaniemy... Bardzo ważne było te Leona, żeby zapogrywać, no ale oczywiście teraz jestem kolejną. Więc nic z tym tematem nie zrobimy. Drugi Blitzcrank, albo kolejna Leona. Na razie kolejna Leona, żeby jeszcze więcej pancerza wstawić. Więc to jest mega solidne. Sobie zmienimy tak. Miała dwóch Guardianów. Chyba, że coś innego nam się jeszcze bardziej przyda. No nie, na razie nie. Dobra, zostawiamy tak. Dwie Leony też. Czy my gramy trzeci raz pod rząd z tym samym graczem? Tak. Dokładnie tak jest. Trzeci raz z tym samym graczem. To jest absolutnie niemożliwe. Przegraliśmy? Nie. Phantom Sorcerer. Nic nam to nie daje. Okej. Okay. Co nam za to daje? I tu nam nic nie daje. Dobrze. Okej. Okay. Teraz przynajmniej mamy Panteona jeszcze. Troszkę nam pomoże, ale będzie ciężko. Tym razem gramy z inną osobą, ale ma srebrnego jasło. Oj, będzie ciężko. Ten srebrny jasło to będzie rzeźnik niesamowity. Niestety Leona zultowała Luciana, który praktycznie nic nie robi. No i to by było na tyle. Trzecie miejsce, ale powiem wam, zobaczcie sobie, co oni mają. Zobaczcie sobie. Ja grałem trzy razy z tą samą osobą. Trzy razy. Tak naprawdę w tych pięciu rundach, Riot to musi zmienić, w tych pięciu rundach graliśmy z dwiema osobami. Bo z tą samą osobą, tylko on wtedy jeszcze miał brązowego Yasuo, graliśmy tutaj, potem graliśmy trzy razy z tą samą osobą pod rząd i potem znowu wróciliśmy do tej osoby z pierwszej rundy. No szkoda, że nie dotrwaliśmy do smoka, bo byśmy dostali jeden cały dodatkowy item, który mógłby być dużym game changerem.
No i graliśmy z tymi kolegami, którzy mieli top 2, tak naprawdę. Ten smok go zabił. Znaczy, dobra. Prawie ten Draven to już tam miał drugie życie. No ale nic, no ale nic. Ciekawa gra, ciekawa gra. Troszkę ją uratowaliśmy, bo przecież początek mieliśmy mega ciężki. Same pary. Same pary.